Nie mogę się doczekać, kim ten boss będzie w sumie. Mamy barona. Jakiegoś tutaj ludzika. O nie, co on mu zrobił? O nie, najgorzej. Piękna muzyka, kurczę. Wiedziałem, że ona gdzieś się jeszcze pojawi. No i kurde, pojawiła się w poziomie 2B1. Ponieważ to jest, mamy pierwszego bosika. I tutaj, jak sami zresztą widzimy, sceneria się troszeczkę zmieniła, bo tym razem nam towarzyszy noc. Oraz mamy wokół stawek z pingwinami, które się wynurzają. Następnie lecą do kolejnych dziur. Co jest bardzo interesujące, zważywszy na to, że w sumie po raz pierwszy widzimy właśnie pingwiny w tej grze. Które w zasadzie chyba tylko tutaj występują, bo nie przypominam sobie, żeby w innych poziomach one występowały. Ale fajna to jest zmiana. No i plus też to, że cały poziom właśnie dzieje się w nocy, co jest jak najbardziej również na plus. Ale dobra, koniec słuchania tego pięknego soundtracku, trzeba lecieć z gierką. Nie możemy tutaj jakby spać. Piękna muzyka, kurczę, jak ja kocham soundtrack z Kroka, ja pierdzielę. Ogólnie to przypomina mi się jedna rzecz, to jest akurat sprzed 4 lat, bo tak, 2017 rok. W 2017 roku ja i mój dobry przyjaciel, o którym opowiadam wam w Crashu Bandicoocie, ogólnie w serii Crash Bandicoot, no i Crash of the Titans, wam dużo razy o nim opowiadałem. Jeżeli ktoś oglądał Crash of the Titans i tę serię teraz ogląda, to właśnie ten sam przyjaciel wraz ze mną, jak graliśmy 4 lata temu w Kroka 1, to mieliśmy tutaj ładny maraton Fade, dlatego że graliśmy na klawiaturze, no i sami sobie wyobraźcie, jakie to było sterowanie tutaj. Nie wspominając już w ogóle o moim let's playu sprzed 6 lat, czy w ogóle kiedy pierwszy raz grałem w tę gierkę, to tu w ogóle masakryczne fejle leciały. W ogóle nie doskakiwałem, dlatego że po prostu te platformy za szybko się zapadały, więc po prostu jedno wielkie XD to było, nie? Moje poczynania z tymi poziomami. Czy tylko mnie bawi dźwięk tej rakiety, która w ogóle nas tutaj atakuje? No słuchajcie sobie tego. Ale muzyka tutaj też jest bardzo fajna. No, i na tym boss polegał, jak widzicie. Nie był on wcale trudny, zresztą w ogóle bossowie w Kroku jedynce i trudność to... Proszę was. Tutaj się puknijcie. No i jesteśmy zabierani teraz stąd. Do poziomu 2S1, czyli specjalny poziom Clouds of Ice. Okej. W ogóle w fajnym miejscu jest położony ten poziom, nie żebym tutaj chciał się czepiać czy coś. Tak więc... Zaczynamy! Co tutaj będę dużo mówił. Tłumaczenia tekstu zresztą tak czy siak będziecie mieli, w sensie tłumaczenia tych poziomów, więc... Nawet nie będę tutaj za każdym razem wspominał o tym, że będę tłumaczył, bo nie widzę sensu po prostu. Tak więc jak nie pamiętacie, to w sumie tutaj wam teraz przypomnę. Poziomy specjalne, czyli tak jak to teraz mamy 2S1, charakteryzują się tym, że będziemy musieli po prostu przejść te dosyć krótkie plansze, przy okazji szukając tak zwanych puzli. Jeżeli zbierzemy wszystkie puzle, to odblokujemy sobie kryształową wyspę, z tego co pamiętam.
czyli wyspę, którą ja nie mogłem odblokować w moim oryginalnym let's playu, bo po prostu z jakiegoś powodu nie odblokowałem, tak więc ten let's play będzie na tyle robiony na 100%, że postanawiam odblokować kryształową wyspę bez tutaj żadnego zająknięcia się. W ogóle też te specjalne poziomy nie są długościowo jakieś super długie, to są po prostu takie krótkie plansze, żeby zdobyć te puzzle. Tyle, nic szczególnego. Ja o nich dosyć mało mówię, dlatego że ja za dzieciaka nie robiłem za bardzo kroka jedynki na 100%, a jak robiłem, to bardzo mało robiłem kroka jedynkę na 100%, więc też nie za wiele o tych poziomach mogę powiedzieć. Na przykład o tym mogę powiedzieć, że moje wspomnienie było po prostu takie, że poziom przeszedłem o dziwo bez jakichkolwiek problemów. Ale to wiadomo dlaczego, bo już troszeczkę tą mechanikę się opanowała, nie żeby coś. Ale jak przychodziłem 4 lata temu ze znajomym, w sensie z tym moim przyjacielem, to mogę powiedzieć tylko tyle, że tutaj faktycznie mieliśmy malutki problem, ale to wiadomo przez sterowanie na klawiaturze. Pieprzony kurde diabeł, Jezu, jakiego nie lubię. Specjalnie tutaj czyhał na mnie, aż, nie wiem, przyjdę i będę chciał zebrać albo zniszczyć skrzynkę. No i mamy tam puzzelek, który na nas czeka. Ale zanim do tego puzzle pójdziemy, to pójdźmy do tej skrzynki. Zobaczmy, co tutaj jest. O, żyćko. Jak najbardziej spoko. Podoba mi się. Okej. Troszeczkę na pałę to zrobiłem, nie będę tego ukrywał, ale przynajmniej żeśmy poziom ukończyli, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Poziom 2-4. Czyli zostało nam tak. Raz, dwa, trzy poziomy, boss i specjalny poziom, czyli jeszcze tak 5 poziomów chyba, albo 4, z tego co dobrze liczę. Ale zobaczmy, co tutaj nam teraz 2-4 będzie prezentował za poziom. Dobra, nie ma tutaj nic szczególnego, nic chyba nie pominąłem. Dobra, skok, skok, skok. Pyk, pyk. I chyba musimy iść teraz tutaj. Ta, nie widzę innego wyjścia. O, tam klucz mamy w ogóle za wodospadem schowany. Okej. I teraz będziemy musieli dostać się tutaj, tak, ponieważ... Jezu, to on był przed wodospadem, a ja przez chwilę myślałem, że on za wodospadem jest. To tak trochę wyglądało, jakby on za wodospadem się schował, ten klucz. Okej, to trochę się zdziwiłem. A i rundę bonusową tutaj mamy, widzę. To pójdźmy do niej w sumie. No i mamy zielony klejnot. A gdzie jest czerwony? Który z nich to będzie czerwony jak nic? Chyba. Nie. Czyli czerwony będzie tam po tamtej stronie, chyba tak mi się wydaje. Zobaczmy, co tutaj będzie. O kurde! Ile żyć! Nie no, jeszcze tak, jeszcze mi się nie śpieszy. Jeszcze trochę żyć chcę sobie zebrać. I jeszcze tutaj życie zostało. 24, nice. Pięknie. Dobrze. To skoro tutaj mamy zrobione, to pójdźmy teraz tędy. To musi być tutaj wtedy ten czerwony. Nie widzę innej opcji. Tak. Dokładnie, tak. Ale kurde, ten piesek słodki jest. Kurde, aż mi głupio jest go unicestwić.
Na szczęście ono się później znowu pojawia, no ale kurczę. Słabo troszeczkę, słabo. Taki słodziak, kurczę. Masakra. Wy niedobrzy w ogóle, Argonauci, co wy sobie wyobrażacie? Aż musiałem odkaszlnąć sobie. W ogóle ten tutaj błękitny kolor w tej jaskini jest bardzo fajny, bo to tak zwiastuje nam dosłownie taki zamarznięty lód, nie? Ściana z zamarzniętego lodu, wytaczajcie? Jakie to jest piękne? Dosłownie, to jest tak kolorowa gierka, że ja się naprawdę nie zdziwię, jeżeli powiedzmy obecne pokolenie młodych dzieciaków jakby dostało takiego szaraczka i by sobie w to zagrało, to sądzę, że po prostu by się zakochali w tej gierce przez te kolory, bo to jest naprawdę jedna z najpiękniej, najbardziej pokolorowanych gierek. I ja nie mówię, że pozostałe w ogóle nie są pokolorowane, ale te kolory tutaj to są po prostu... Och! Kurczę, nawet nie wiem jak to słowami określić. Dobra, może się zamknę już na ten temat, bo wyjdzie na to, że ja praktycznie całą serię tutaj będę w taki sposób wychwalał. I teraz się tam nie dostaniemy. Chyba, że ten guziczek sprawi, że się tam dostaniemy. Zobaczmy. Oj! Oj. Tak, dobra. To ten guziczek sprawi. Kurde, za mało wierzę w tę gierkę. Muszę zmienić to. Trzeba bardziej wierzyć w tę gierkę. I w twórców. A idź ty, brzydki szczurze. W ogóle od kiedy szczury kły mają w taki... Tak dziwnie wystające jak mamut. W sensie rozumiem, że to jest, wiecie, gierka dla dzieci i tak dalej, ale kurde, no nie uważacie, że to trochę przesada jest? No zobaczcie, kurde, jak ją ma kły. Jak mamut. Może to jest taki szczur z mamutem połączony. Wow! Kurde! Dobra, nie zbieram już tych skrzynek u góry. Lecę do przodu po prostu. Nie ma tutaj czasu w ogóle na zawracanie się. Po prostu idziemy do przodu i tyle. Dobrze, dobrze, dobrze. Myk! Mik, mik! Jak stój pędzi wiatr. Wow, tutaj FPS-y z jakiegoś powodu spadły. Tam widzę, że sobie platforma już zjechała. My natomiast zróbmy coś takiego. O, i mamy ostatni ten klejnocik, więc będziemy mogli pójść na bonus, który na nas będzie czekał. Oj, weź kurde, teraz dostań się do góry. To jest naprawdę masakra jakaś. Dobra. Dobra, udało się. O Jezus Maria. Tylko byś spróbował. No ale nic tutaj nie ma? Nic. Zapomniałem, że już mam 6 gobosów. Spadamy. Dobrze. Uwaga, bo będzie nas tutaj gonił. I to tyle? He? A czemu taki krótki poziom? Okej, dobra, ja tutaj nie wnikam w to. Dobra, niech tak będzie. Twórcy tak chcieli, to niech tak będzie. Lecimy dalej w takim razie, poziom 2.5. Say no snow. Ciekawe. Ciekawe powiedzonko. Znaczy ciekawe, w ogóle ciekawa nazwa poziomu.
O, to jest ten poziom. To jest mój ukochany poziom, w cudzysłowie. Już nawet wiem dlaczego. Pamiętam, jak ja tutaj z tym poziomem się trudziłem na moim let's playu sprzed 6 lat. I ogólnie, jak ja się tutaj trudziłem, ponieważ kwintesencja polega na tym, że będziemy musieli po prostu tutaj spaść na dół, żeby zdobyć kolorowy klejnot. Dokładnie, tak? Dokładnie. I teraz bez żadnego fałszywego ruchu. Dokładnie, o to chodziło. No, na moim let's playu sprzed 6 lat się nie popisałem, ani jak grałem sobie po raz pierwszy w tę gierkę. Nie pamiętam moich wspomnień, co prawda, jak grałem z moim przyjacielem, ale mówię, jeżeli chodzi o mój let's play sprzed 6 lat i mój pierwszy playthrough, no to się nie popisałem, jeżeli chodzi o przejście tego bez stracenia życia. Tak więc, przynajmniej uczę się na błędach. Okej, okay, tutaj mamy teraz nowe platformy. To są platformy ze strzałką, które informują, że po prostu platforma za chwilę spadnie. I to bardzo szybko. Co mogliśmy przed chwilą usłyszeć po tym nagłym dźwięku, takim dosłownie jakby wziętym z kreskówki. Oj, diabełek padł. I mamy kolorowy klejnocik, więc idziemy dalej w takim razie. Tutaj bardzo szybko sobie poradziliśmy. A, i wiem teraz, na czym to będzie polegać. Kiedyś tego nie ogarniałem. To właśnie na moim let's playu sprzed 6 lat. Tego nie ogarniałem. Że, aby jakby przejść tę sekwencję, musimy iść odblokować jakby sobie kluczyk żółty. Albo złoty kluczyk. I potem pod tymi platformami pojawią się inne platformy, które podtrzymają te skrzynki. Tak więc spoko. Nie wiem w ogóle, czemu skrzynki nazywałem platformami, ale okej. Okay. Niech będzie. Ale kurczę, powiem wam szczerze, czuję się w żywiole, kurczę. Może dlatego, że dzisiaj wróciłem z roboty, trochę się przespałem, no i mam teraz energię, plus ładna pogoda jest na dworze. Kurde, ładnie słońce świeci. Aż po tej sesji chyba pójdę się gdzieś przejść, nie? Skorzystać jeszcze z pogody. Bo czemu by nie? No, tylko głupi by nie skorzystał z pogody. Albo nerd typowy. Dobra, i teraz pytanie, gdzie jest klucz? A, tam jest, u góry. O, i przy okazji skasowałem tutaj przeciwnika, jak miło. Tylko pytanie, czy ten klucz będzie pasował? Bo tam niby potrzebowało... Tam niby ta... skrzynka... Ta klatka potrzebowała tej... tego złotej kłódki, więc jestem ciekaw, czy to będzie pasować. Obawiam się, że nie, ale zobaczymy. Nie, pasuje. Okej. Okay. Pewnie tutaj same te będą klejnoty. A nie, jest jeszcze gobosik. Jako prezent. No i ekstra, kurde, o to chodziło. Może jakieś dodatkowe żyćko wpadnie. Albo dobra, nie będę tutaj mówił tych jakby rzeczy, ponieważ zaraz się okaże, że w gówniany sposób stracę klejnoty, no i tyle będzie z dodatkowego życia, więc może lepiej się zamknę w tym wypadku. Okej. I gdzie jest teraz przejście? Tam jest przejście dopiero. W ogóle koncept tych drzwi też mi się podoba. Tak, ja wiem, że zwracam naprawdę uwagę na pierdoły i tak dalej, ale... No tak fajnie to wyglądają te drzwi, takie drewniane w sumie. Mi się to podoba, zamiast takich typowo stalowych. Mamy takie fajne drewniane. Dobra, tutaj na szczęście mamy zwykłe platformy, które jeszcze nas tutaj trzymają, nasz ciężar. Ale tam już mamy platformy, które nie będą potrafiły utrzymać nas, bo jak widzicie, są dosyć narwane, jak to się mówi.
No, no to mam, kurde, swoje 78 klejnotów. To, żem się popisał teraz, nie powiem, że nie. Kurde, miałbym dodatkowe życie, ja pierdzielę, no. Czemu tak musi być? Czemu ta gra mi na złość robi już? Serio, Beskid, to już jest takie robienie mi na złość. Jak mi idzie dobrze, to kurde, zaraz musi się coś spierdzielić, nie? Bo nie może być, kurde, najlepiej, tylko musi być najgorzej. Co nie? No musi być. 5. Za gongiem nic nie ma? Nie ma, więc lecimy teraz tutaj. No ale myślałem, że tutaj coś jest, ale pewnie zaraz ta dżownica wyskoczy. Ta. Ponoć tą dżownicę da się tym, chyba ogonem pocisnąć? Z tego co Maciej też pisał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może tak jest, może nie. Nie chcę tutaj kwestionować. Ja tego nie próbowałem. No, mi się niestety nie udaje. Może ja to za słabo robię. Kiedyś może się uda. Na razie mi na tym nie zależy, bo chcę mieć jak najwięcej tych klejnocików. Na tym mi najbardziej zależy. Dobra, 6 mamy. I co? No to wszystko w sumie. Poziom ukończony, jak najbardziej tak. I teraz został nam poziom 2-6, potem boss i poziom specjalny. I będziemy mieli cały świat zimowy zaliczony. Dobra. W ogóle tutaj ten zamek w tle jest i takie fajne choinki. Mam nadzieję, że te choinki w ogóle nam będą towarzyszyły w tym poziomie. Bo nie bez powodu chyba one są tutaj postawione, co nie? No właśnie, tak mi się wydaje.